Od dwóch porażek rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu piłkarskiej drugiej ligi zawodnicy KS Rowu 1964, czyli dawnego Energetyka Rybnik. Podopieczni trenera Brechmera ulegli sąsiadom z Zamiedzy SFC Opawie 0-3, a następnie przegrali z Termalicą Bruk Bet Nieciecza 1-4. Nowy trener Dietmar Bremer dużo czasu na poukładanie drużyny nie miał, a zaplanowane na lipiec mecze sparingowe mają mu pomóc stworzyć skład gwarantujący dobre wyniki w piłkarskiej drugiej lidze. Póki co wyniki rewelacyjne nie są. Porażka 0-3 na wyjeździe z klubem z Opawy i przegrana 1-4 u siebie z Beniaminkiem Ekstraklasy Termaliką Bruk Bet Nieciecza z pewnością chluby nie przynoszą. W tych meczach trener dał jednak szansę pokazania się testowanym zawodnikom, jak chociażby pomocnikowi Przemysławowi Szkatulowi czy obrońcy Pawłowi Jaroszewskiemu, a także młodym wychowankom m.in. Wojciechowi Orłowi czy Mateuszowi Bugdołowi. To oraz informacja o przedłużeniu kontraktu z Michałem Płonką oraz Markiem Krotofilem daje kibicom nadzieję, że w najbliższym sezonie klub z Gliwickiej, teraz pod nazwą KS Row 1964 Rybnik, nie będzie walczył jedynie o utrzymanie.